Cześć, 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 witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty. No i proszę Państwa, mamy tutaj odpowiedzi na moje pytanie odnośnie imienia koni. No i dzisiaj sobie te imiona tutaj nadamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tę naszą, jak to tam jedna z pań w komentarzach napisała, karą klacz, no to tutaj sytuacja jest już moim zdaniem jasna, będzie się nazywała Afrodyta, no bo jest piękna, naprawdę, jest taka prześliczna. Tylko kuźwa, jak tu się imię zmienia? Wierzchowiec. No i... Dobra, dałem dupy. Nie pamiętam. Ale dobra, to będzie Afrodyta. Ja to później zmienię jakoś. Natomiast no tutaj no nie może być inaczej. No i to będzie pierdzi klaczka. Martuniu, no już niech ci będzie. Dobrze, to zawsze była strzała pierdzący konin. Może być i pierdzi klaczka. Także tak to wygląda. Ja później jakoś te imiona postaram się zmienić. Natomiast słuchajcie, co dzisiaj? No dzisiaj spróbujemy wybudować sobie dom. No i teraz rzecz jest tego typu, iż bo ponieważ trzeba znaleźć miejsce, bo ja koniecznie muszę zobaczyć ten nowy system budowania. Co to tam zrobili? Podobno już szkieletu nie ma i tak dalej, tylko gdzie ja kuźwa mógłbym to postawić? A, oto jest pytanie, za bardzo już nie ma miejsca. Ajajaj, no i teraz tak, nie chcę też, znaczy nie ma miejsca, no to komuś może się to wydać dziwne, jak to kuźwa miejsca, nie ma jak tu od ciula miejsca jest, tylko że ja nie chcę za bardzo drzew wycinać, bo no to jest właśnie urok tej wiochy, że mieszkamy w lesie, ale jeżeli postawilibyśmy chałupę, załóżmy gdzieś może tutaj, to nie byłoby to takie złe rozwiązanie. Tak mi się wydaje, że można. No to zrobimy tak. Tylko rzecz jest następująca. No wy po pierwsze zostawcie lajki, zostawcie subki, jeżeli jeszcze nie subujecie kanału. To pomaga w rozwoju i tak dalej, i w dotarciu do szerszego grona widzów. Natomiast ja tu się muszę teraz napić. O. Piciu jest, jeszcze może jakieś jedzonko, jakieś buroki byśmy zeżorli i byłoby prawilnie. O, rozpocząć proszę Państwa robotę od śniadania, no to jest taka podstawa, której ja oczywiście w realu nie stosuję, bo ja nie mam czasu tak, żeby kuźwa marnować go na byle żarcie. Trzeba tworzyć, trzeba nagrywać, trzeba inne rzeczy robić. Dobra, idziemy zobaczyć. Jak stoimy z kłodami? Tu chłopaki ciężko pracują, widzę. No to dobrze, niech sobie pracują. Natomiast my potrzebujemy dobrać się do kłody. I teraz kłody. 1650. A w ogóle, jak my stoimy z drewnem opałowym? Ło, ty panie. A kto to kuźwa tyle narobił? Oj, ja nie pamiętam, co tutaj było robione, słuchajcie, w związku z tym. Różne tutaj chocki, klocki są, natomiast wezmę sobie tak za 30 kłód. Pamiętajmy o tym, że ja mam tutaj wyłączony limit na dźwiganie. No i udemy sobie tędy. Teraz tak. Tam widzę w lewym górnym rogu ikonkę, także spokojnie widzę, żeby nie było. Tutaj to bym pozostawił, myślę, to miejsce pozostawiłbym wolne. Nic bym tutaj nie budował, przynajmniej na razie. Natomiast... chociaż czekajcie, bo to zdaje się to miało być ogradzane. Z tego co ja pamiętam. To miało być chyba ogradzane, tak żeby kunie... No miały też jakąś tam powiedzmy, no nie tylko kunie, ale i opiekun... kuni, żeby mieli jakąś własną posesję tutaj, przynajmniej na miastkę. Dobra, nie, nieistotne. Teraz tak. Zobaczmy, jak te domy się buduje. Budynki, domy. No i oczywiście no my weźmiemy ten dom największy. Rodzaj domu zapewnia bezpieczne miejsce do spania oraz zakwaterowania mieszkańców wioski. Posiada kamienne ognisko i kocioł. No i elegancko. No i dobra. I teraz...
Teraz to by gdzieś trzeba było postawić. O, tam już drzewo nam przeszkadza, ale tutaj myślę, że może stać. O. No faktycznie tego szkieletu nie ma. No dobra. No dobra. To teraz... Ciekawa sprawa. Rękodzieło. Zobaczmy, co tutaj... jakiś drewniany młotek. To mnie stać na to. Ale czy ja nie mam młotka gdzieś tu? O, no i mam. Dobra, co my tutaj potrzebujemy? Bo jak to teraz, kuźwa, zrobić, żeby to było tak, jak tam robiliśmy, że zmienialiśmy sobie ściany na kamienne? No dobra, ciekawe. Dobra, najpierw wybudujmy fundament. Może najpierw jeszcze skoczmy po kamień. Bo oczywiście ja się wziąłem za robotę bez zasobów, także jak zwykle od dupy strony, to już jest standard. Widzowie, którzy są na tym kanale od dawna, to wiedzą, że ja tak mam. Natomiast ci nowi sugeruję, żeby się nie przejmować takimi pierdołami, bo będziecie zdrowsi. Bo ja się nie zmienię. Teraz tak, o, kamienia też mam sporo. To weźmy go, nie wiem, z tyle. Jak i tak nie mamy limitu wagi, to co ja się to będę przejmował. I pewnie i tak tu jeszcze pierdylią razy przyjdę. Po jakieś dechy, po jakieś inne rzeczy. Co ty tam, Racimirku, co ty tak z tą staminą tak ciężko przędziesz? O, pierdziklaczka gdzieś tam sobie łazi. Pewnie poszła się nażreć, aczkolwiek żarcie to ona ma. Dobrze, no to teraz tak. Tutaj sobie ten fundament zrobimy i podejrzewam, że... Pewnie ściany to będą wtedy, jak fundament wybudujemy i będzie można je zmieniać. O, no i... no i o. I widzicie. A, teraz dopiero szkielet, tak? Aha, czyli to jeszcze nie koniec atrakcji na Tonight. No to zróbmy jeszcze teraz ten szkielet. Okej, i to mamy. I teraz... A, i teraz dopiero można modyfikować. Widzicie. No dobrze, to czekajcie, jak to mi się... Aha, że tu niby drzwi po środku. No dobra. To tutaj może być okno tak, jak jest. O, i teraz można. Kamienna ściana z oknem. Elegancko. Tutaj to też kamienna ściana. Tu od razu sobie to zmienię na ten najlepszy dach. O. To musimy oczywiście na kamienną ścianę z drzwiami. O, nie chcę robić. Aczkolwiek powiem wam tak, jakąś taką drewnianą chatkę, taką z bali, by można było gdzieś wybudować, powiedzmy w lesie dla myśliwych, o, coś takiego. No to by nawet pasowało. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co państwo o tym sądzicie. Zobaczmy, żeby za dużo okien dla odmiany nie zrobić, to ja proponuję, żeby może tutaj to okno zostawić tak, jak jest. Tutaj oczywiście nie. Dach do zmiany. Natomiast tu... No ja nie wiem, kurczę. Ja bym to okno usunął, bo... Po co tam sąsiedzi mają zaglądać? Poza tym będzie cieplej. Dobra, tutaj to sobie zmieniliśmy. Tu kamienna ściana, tu kamienna ściana. Tutaj również kamienna ściana, dach oczywiście do zmiany. No i teraz tu okien nie będzie również. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. Okej, i co? No i w takim wypadku no mamy już tutaj chyba wszystko, czego potrzebujemy. Wiecie co, ja jeden młotek dorobię. Ja widzę, że ten młotek, który mamy, to on już jest taki na wykończeniu. No i ciśniemy. Teraz tak, tutaj im więcej budowaliśmy, tym szybciej później można było. A teraz, jak to tam wygląda? No też mi się wydaje, że tak przyspiesza trochę. Czyli... A, dobra, przyspiesza, okej. Już widzę w lewym dolnym rogu, jest to przyspieszenie, więc okej. To szybciutko sobie tę chałupę wybudujemy. Oczywiście desek będziemy za chwilę potrzebowali.
ale to na pewno zostanie mi kłód, to ja te deski po prostu zrobię. Dobra, pyk. Racimir w pocie czoła robi, buduje dom dla nowych osadników. Trzeba byłoby troszeczkę misji porobić. Takich tych dla ludności, co, albo Herolda gdzieś ogarnąć. A ten już się zasapał, kuźwa. Żeby punktów nabić, bo nowych ludzi potrzeba i tak dalej. Wiadomo, no, rozwijamy się, tak? Też jest nowa mechanika rzekomo. O, jesteś brudny. Kuźwa, ty. Radzimir, flej, tu jeden z syfiarzu. Jest podobno nowa mechanika związana z dziećmi, to pisaliście w komentarzach, że można teraz dziecko na praktykę gdzieś przypisać do jakiegoś mistrza. Dobra, tutaj, tu poddasze jest ogarnięte, my sobie jeszcze tylko... O, kuźwa, jak u deski to przy sobie trzymam. A to nawet nie muszę iść. Że można dziecko przypisać do jakiegoś tam czeladnika, mistrza fachu czy cechu że to dziecko może tam sobie ogarniać temat. No i nie mam jak tutaj tego sprawdzić, bo z tego co pamiętam, to wszystkie dzieci są jeszcze malutkie i to chyba od 14 roku życia, jeżeli dobrze pamiętam wpis w komentarzu. No, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja chcę wozy, kuźwa. To po prostu masakra jakaś, no. Ileż to można czekać? Dobra, ostatni segment dachu nam został. Jakoś tak się strasznie szybko ciemno zrobiło, nie sądzicie? Jeszcze przed chwilą było jasno, teraz ciemno. Dawaj, chłopie, no. Kuźwa... Drewniany młotek masz i nie potrafisz się nim posługiwać. No dobrze. Ukończono budowę domu elegancko. To by wypadało pociągnąć tę drogę nieco dalej. Chyba, żeby to jakoś tak ładnie tutaj zrobić. Ze skrętem takim gładszym. O, a to kto tam się szlaja? Halo? Czy to nie moja małżonka? Nie, Miro gniewa. Miro gniewo, czy coś się stanęło? Czy po prostu ty nadzorujesz swojego wójta sołtysa w budowie tutaj tej jakże zacnej chałupiny. Okiennice rzekomo teraz jeszcze można budować, słuchajcie. To może by jeszcze to sprawdzić, tak? Kamienna ściana z oknem, dekoruj, o. O właśnie, ach to okno. Pyk? A, i to by trzeba było odblokować. Możemy kupić schemat za 750. A co to jest? Goła ściana. Ten wariant jest już wybrany. Jasne, ale my nie chcemy gołej ściany. My chcemy to. No ja bym chciał... Bo to jest co? Zdobione drewniane okiennice. Elegancko. I to jest za 1000. Tu mamy drewniane okiennice i to jest takie zwykłe. Tutaj sztabki żelaza trzeba byłoby i tu też... Tylko czemu ten schemat jest droższy niż ten, który potrzebuje więcej zasobów tak naprawdę? Bo jakby no, ciężko w tym momencie zasugerować. Znaczy to sugerowałoby, że ten byłby jakby gorszy, tak? Ale no, wydaje mi się, że jest lepszy. No dobrze. Tutaj zdobione okiennice. Wiecie co, ogarnijmy to sobie tak. Ja kupię ten schemat i teraz. I teraz gówno widzę. Połóżmy się spać, prześpijmy się nieco i za dnia zobaczmy, jak to wygląda, bo... A, i tak to wygląda, słuchajcie. Dobra, a to można w ogóle otwierać? Zobaczmy, można to otwierać? No, otwórz. O, ty panie! No, elegancko, kurde, powiem wam szczerze. Fajnie. I teraz zamknij. No dobrze, to my im tutaj zafundujmy takie okiennice, bo to przecież...
Zawsze cieplej. A tutaj co? A tu nie mogę? Co ty pierdzielisz? A może to... A, no dobra, dobra. A tu jest... O kuźwa, tu jeszcze... O ja pierdziele, to co? To można malować od tego? O. Okno, aktualna dekoracja, goła ściana. A my chcemy... O, można sobie podejrzeć, no to teraz za dnia to lepiej. Czekajcie, ja się tylko odsunę, bo ja bym chciał coś widzieć. Pyk. A, to tak wygląda, tutaj takie zwykłe, tu do dekoracji. To powiem wam szczerze, ja bym tego użył może w jakiejś mniejszej chatce i to by miało większy sens. Natomiast tu wzmocnione drewniane okiennice, no to użyję tego. Trochę żelaza mi schodzi, no ale już nie bądźmy buły. I nie żyłujmy tak bardzo. O! Nie no, prezentuje się całkiem zacnie. No i teraz wypadałoby to jeszcze ocieplić, bo... No bo tak, zniszczenie, nie usuń ocieplenie, no nie ma czego usuwać, dodaj ocieplenie. O! I wapienia potrzebujemy, no to oczywiście... O kuźwa, to tutaj można teraz... To też ocieplać? O, no to się sporo pozmieniało, bo jak pamiętamy, to wcześniej można było tylko i wyłącznie domy. Nie można było nawet tutaj tych budyneczków, a teraz zaprawa elegancko. Dobra, fajnie, to widzę, że naprawdę mam mnóstwo roboty w obecnej chwili i cieszy mnie to, że tej roboty jest dużo, bo będę mógł sobie to później zrealizować. Ja tylko wapienia potrzebuję, tak. No zobaczmy, czy my w ogóle mamy tutaj trochę tego, bo będzie potrzebny. Wapień. No mamy, kurde, elegancko. Dobra, wezmę tyle. Tam ludzie z przerażeniem patrzą, widzowie. Co on odpierdziela, kuźwa, bierze tony na siebie? No bierze. I chodzi brudny, obsrany, nie pójdzie się umyć. Nie pójdzie. Pamiętajcie, zima jest, gówno grzeje. Także trzeba o tym pamiętać. A, dobra, ten niech odpocznie. No ja w tym czasie zrobię młoteczek, jeszcze jeden. Dobra. Synu. O, kuźwa, woda się skończyła. No nie, no to tak jak sobie tutaj mogłem pofolgować, tak teraz no będę musiał im tę wodę uzupełnić. No tak, oni już od dawna nie mieli uzupełnianej wody. Ja to jestem teraz jeszcze ciekawy, jak to będzie, jak ocieplę te ściany z okiennicami i jak to będzie wyglądało. Ja myślę, że jeżeli tutaj nie wpłynie to na okiennice w żaden sposób, a nie powinno, to te brązowe okiennice na białym tym ociepleniu to będzie ładnie wyglądało. Ale widzę, że nie wpływa, bo nie są zaznaczone. Patrzcie. No kurde, fajnie to wygląda. Podoba mi się. Zaraz to zobaczymy w momencie, kiedy ocieplę cały ten dom. No dzisiaj taki odcinek budowlany. Typowo. No ale z drugiej strony, co tutaj robić, kiedy my mamy już porobione praktycznie całe misje, wszystkie misje. Doszło podobno coś, jakieś tam dodatkowe misje, więc to też będziemy starali się zrobić, ale... No ale tutaj wiecie, że... Znaczy, starsi i starzy widzowie wiedzą, że ja uwielbiam wręcz budować, w związku z tym, no... Od tego zacząłem. Zapoznawanie się z tą mechaniką. Tylko to też, żeby nie przegiąć pały, bo to już 18 ponad minut nagrania jest i żeby za chwilę nie wyszedł z tego 40-minutowy odcinek. Co po niektórzy by się ucieszyli. Ale ile można pierdzielić, kuźwa, te farmazony, które tutaj gadam. Dobra. I to byśmy mieli. To byśmy mieli zrobione. Budynek ocieplony jest. Wygląda to tak, z tymi okiennicami. Moim zdaniem fajnie. Teraz chciałbym jeszcze ogarnąć temat tutaj tych dekoracji. Ocieplona kamienna ściana z drzwiami. No jak to kuźwa udekorować? Czyli co? Czyli że nie mogę? A była taka opcja wcześniej, cholera. Dobra, zamknijmy, żeby nie marzło. O co tu kuźwa chodzi, ty? Czyli albo to, albo... Idziemy do innego domu. Natychmiast. Już. Raus. Szynela.
A teraz podejrzewam, że jak na złość kuźwa nic nie będzie tutaj takiego dostępnego do sprawdzenia, do przetestowania. Chyba, że... No nie, no tych to na razie nie biorę. Tych magazynów i tak dalej. Chyba, że tutaj coś będzie. Coś kuźwa zwolniła się prędkość biegania, tak mi się wydaje, bo jakoś tak drobi ten Racimir strasznie. Aj, tam też wszystko kuźwa ocieplone. Ale to żeś pabelusku, bo ty zawsze jesteś taki cholera hej do przodu. Dobrze, no nic. Idziemy, słuchajcie, po wiaderka, bo trzeba uzupełnić tutaj wodę tym naszym ziomkom, bo zaraz pragnienia wyzdychają, no i będzie problem. Wiadro. Co tych wiader tak mało jest? A co tu puste wiadro robi, to ja nie wiem. Ale dobra, weźmiemy, bo to się przyda. I podejrzewam, że jeszcze w magazynie będzie, tylko ile tych wiader ja tam będę miał? To się zaraz okaże. Drewniane wiadro, tyk, 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 gdzieś to tutaj, jak to się w ogóle nazywa, bo... Mistrzu! Gdzie, że wiadro, dobra, to lecimy po dwóch. O, dobra, sporo tego mamy. Wilcze jagody jakieś tutaj są. Dobrze. Na całe szczęście wilcze jagody się nie psują, z tego co widzę. Dobra, ciśniem do studni. Tam hurtowo napełnimy. Ja muszę w końcu zatrudnić kogoś na ten bazar. Znaczy bazar. To za dużo powiedziane. No to ma być bazar. Ale jak na razie to jeszcze w powijakach. Dobra. Okej. Okay. Pamiętamy, że ja mam tutaj przestawioną tą opcję, żeby po kolei nie robić tylko wszystko naraz, bo szkoda czasu naszego wspólnego. Wiadro z wodą. I hopsa. Dobra. I już ziomki będą napojone, a ja muszę iść się umyć. No słuchajcie, no jeżeli chodzi o budowę tego domu, to myślę, że można spokojnie zakończyć tutaj ten odcinek, także dzięki wielkie za obejrzenie. Zostawcie lajki, subki, co tam jeszcze chcecie, to zostawiajcie. No i oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was, a w przyszłym odcinku postaramy się jakoś zawalczyć o dekoracje. No i dodatkowo jeszcze poucieplać te inne budynki. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.